W dzisiejszym program Studio z Katarzyną Batko, dyrektorem lokalnej organizacji turystycznej w Sandomierzu. Porozmawiam o ciekawych inicjatywach, które do królewskiego miasta i całego sandomierskiego regionu mają przyciągnąć masę turystów. Witam Pani Kasiu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Pani Kasiu, już w kilku programach naszych omawialiśmy kwestie turystyki, ale teraz ugryziemy ten temat z nieco innej strony. Wiemy, że ten rok jest ciężki i sezon również nie będzie należał turystyczny do łatwych. Jednak pojawiają się ciekawe inicjatywy ze strony sandomierskiego LOT-u. I właśnie o te inicjatywy chciałam zapytać. Jakie to są inicjatywy? I co mają w zamyśle? Tak, rzeczywiście ten sezon z oczywistych powodów będzie trudnym do przeprowadzenia, aczkolwiek jesteśmy w mieście optymizmu, więc liczymy na to, że ten czas, który został, musimy przeznaczyć wszyscy, cała branża turystyczna na to, aby rzeczywiście wyróżnić się w jakiś sposób i przyciągnąć turystę. Ja może powiem w kilku słowach o kampanii potowskiej Polskiej Organizacji Turystycznej, która niebawem się zacznie. 6-7 czerwiec będzie ogólnopolska kampania pod hasłem Odpoczywaj w Polsce, w Polsce jest bezpiecznie. To jest kampania, która będzie przekierowywała turystów, cały ruch turystyczny na miejsca kameralne, miejsca znane, czyli powroty do miejsc, które już znamy. Wynika to oczywiście z całej psychologii i naszych zachowań związanych z długim czasem izolacji, który mieliśmy podczas ogłoszonego stanu pandemii. I Polska Organizacja Turystyczna zrobiła badania, to jest też ciekawe, jakie są oczekiwania potencjalnych turystów. I my chcemy skorzystać też z tych badań, ponieważ tak naprawdę sami też wiemy, że przeżyliśmy dość mocno ten czas izolacji, więc pierwsze w ogóle takie wyjazdy, można powiedzieć, które Polacy będą planowali wycieczki jednodniowe i będą planowali bliskie wyjazdy. Do tego około 70%, czyli to też duża rzesza potencjalnych turystów, marzy o tym, żeby wyjechać przynajmniej z jednym noclegiem, co jest też już dla nas takim, no, jest to dobra wiadomość, tak? Że będzie to jednak pobyt z noclegiem. Trzecia rzecz jest taka, że będą szukali turyści aktywności, ale też kameralności, czyli odpoczynku też na wsi, więc agroturystyki i wszystkie rzeczy związane z takimi wyróżnikami danego regionu, a tutaj na przykład mamy wszystkie kulinaria, tak? A my mamy szlak zarówno jabłkowy, jak mamy szlak winiarski, a na tych szlakach mamy i sandomierskie sery, i sandomierskie jabłko, i przetwory, i morele, i różne rzeczy. Więc myślę, że kampania, którą Polska Organizacja Turystyczna będzie kierowała do rzeszy szerokiej, bo grupy docelowe są właściwie szerokie. Głównie mówimy tutaj o turyście indywidualnym, ale mówimy o rodzinach z dziećmi, ponieważ na razie grupy nie wchodzą w grę, jeśli chodzi o wyjazdy, ale też będzie kierowana i do seniorów, i do singli, i do par. I jak tak popatrzymy sobie, to nasz region jest absolutnie takim wymarzonym właśnie na takie wycieczki. Po pierwsze, Sandomierz właśnie miałam to zaznaczyć, że chyba Sandomierz wpisuje się we wszystkie te aspekty, które pani wymieniła podczas kwestii tych badań. Tak, Sandomierz, ale też cała ziemia sandomierska, tak? Mówimy o naszym też powiecie, łącznie z powiatem opatowskim, bo tutaj mamy atrakcje łączone. Więc myślę, że to, co przygotowaliśmy, ale koronawirus nam trochę przeszkodził, przygotowaliśmy pakiety ciekawe, które jeszcze nie są do końca skomercjalizowane, ale właśnie pracujemy w tym momencie nad nimi. To są takie pakiety tematyczne, które miały przyciągnąć turystę na 3-4 dni do Sandomierza i okolicy. I tak? Co w tych pakietach jest?
Co w tych pakietach jest? Więc skierowany pakiet zdecydowanie do rodzin. To jest pakiet, w którym szukamy tak naprawdę skarbów po templariuszach i chodzimy śladami Henryka Sandomierskiego. I to jest pakiet czterodniowy, który oczywiście po Sandomierzu spacer. Mamy tutaj atrakcyjny oczywiście Kościół Świętego Jakuba, gdzie mamy najwięcej śladów krzyżowców i tam szukamy, odkrywamy, stawiamy pytania, tak? Dlatego tutaj kłania się ta turystyka taka związana z zagadkami, gdzie wydaje nam się, że to może być tematem bardzo, bardzo ciekawym, ale po dniu spędzonym w Sandomierzu, gdzie szukamy śladów również na zamku i w Muzeum Diecezjalnym, to wędrujemy sobie po okolicy, jedziemy do Opatowa, zwiedzamy kolegiatę, do Ptkanowa, gdzie mamy no, ślady ewidentne. Piękny kościół w Ptkanowie Świętego Idziego z fragmentem XII-wiecznych zachowanych płaskorzeźb i oczywiście tajemniczy labirynt pod dzwonnicą, gdzie szukanie skarbów w templariuszy już się odbywało. Chcemy zwrócić uwagę, że właśnie nie tylko ściana zachodnia związana z templariuszami, ale Jan Długosz już pisał o templariuszach w Opatowie, więc Henryk Sandomierski jako jedyny właściwie książę, jedyny, który wyruszył na krucjaty dwukrotnie, był takim trochę ambasadorem też i nie tylko ziemi sandomierskiej, ale księstwa sandomierskiego, ale myślę, że to była bardzo ważna postać, która zbudowała dość potężny taki dyplomatyczny cały zamysł i księstwo tutaj z tego okresu to jest coś, co dla nas jest absolutnie ciekawe, więc chcemy zaintrygować, chcemy stawiać pytania. Chcielibyśmy, aby tutaj powstał film i zaczęliśmy już rozmowę prowadzić z panią Dorotą Wisierkiewicz na temat Henryka Sandomierskiego, który byłby elementem edukacyjnym, ale też i promocyjnym. Może nam się uda doprowadzić do końca. To również przerwało nam w tym momencie koronawirus. Do tego przygotowaliśmy pakiet srebrny, nazwaliśmy go srebrny pakiet, skrojony pod turystę senioralnego. To jest też zarówno po Sandomierzu, jak i po okolicy, śladami rodu Skotnickich i Osolińskich. Myślę, że piękna wycieczka i po Koprzywnicy, i po Pimontowie. Także wykorzystujemy w Sandomierzu spacer, wykorzystujemy też maleksy i różne tematy śladami sandomierskich pisarzy. W tym momencie i oczywiście mamy romantyczny pakiet. Mamy romantyczny pakiet. Czyli dla dwojga. Tak, pakiet dla dwojga, to co go wyróżnia, to że można sobie będzie zamówić jakąś kolację w nietypowym miejscu, czy na bramie opatowskiej, w trasie podziemnej, czy w baszcie na zamku. Mam nadzieję, że niebawem też będzie można. Tak jak mówię, to wszystko jest w fazie w tym momencie jeszcze tak zwanej komercjalizacji. Natomiast już w tym momencie zamieściliśmy w przewodniku Pascala Polska na Weekend taką reklamę jednostronicową, promującą no właśnie te nasze pomysły i Sandomierz, i ziemię sandomierską. Premiera będzie pod koniec maja, więc mam nadzieję, że zbiegnie się to fajnie z początkiem takiego sezonu, który mamy nadzieję, że będzie się z tygodnia na tydzień powiększał. Chcielibyśmy też, rozważamy tutaj wykorzystanie takiej aplikacji Geon. To jest taka ciekawa aplikacja zbieranie waluty turystycznej, czyli moglibyśmy porozmieszczać skarby tam, gdzie są miejsca związane zarówno z templariuszami, ale też no to myślę, że to może być ciekawe dla osób, które właśnie odkrywają, tak? Czyli dla rodzin z dziećmi, po to, żeby to zwiedzanie było też jeszcze ciekawsze, a dałoby możliwość promocji też poza naszym miejscem, tak? Bo aplikacja działa tak, że możemy sobie miejsca, gdzie są ustawione atrakcyjne
nasze punkty mogą być tak zwane zbierane czy kopane, tak jak się mówi o walucie internetowej, w innym miejscu, ale żeby je odebrać i skonsumować, to trzeba przyjechać tutaj na miejsce i je odebrać. Więc rozważamy, więc mam nadzieję, że być może uda nam się to również zrealizować. Pani Kasiu, pomysłów jest wiele, ale przyjeżdża turysta i teraz w myśli turysty po tej pandemii jest, czy jest tutaj bezpiecznie, ale przede wszystkim, czy tutaj jest drogo? Tak, więc tak, że jest bezpiecznie, to będziemy, mam nadzieję, że akcja, którą będzie Polska Organizacja Turystyczna przeprowadzała, pierwszym etapem, który mówi o tym, że jest bezpiecznie, będzie następowała autoweryfikacja obiektów turystycznych, więc nie można powiedzieć, że quasi certyfikat bezpieczeństwa będzie się pojawiał, więc mam nadzieję, że turysta będzie, wybierając miejsce noclegowe czy miejsce też dotyczące gastronomii, bo to będzie dotyczyło zarówno noclegów, jak i punktów gastronomicznych, będzie wiedział, że jest bezpiecznie. Tak? Natomiast my chcemy się tak komunikować w ogóle świętokrzyskie, bo jestem właśnie po rozmowie też z Regionalną Organizacją Turystyczną, gdzie rozmawialiśmy o tym, że tak się chcemy też komunikować, że jesteśmy miejscem bezpiecznym i kameralnym i że u nas możemy wybrać takie miejsca, że nie będziemy w tłumie, tylko będziemy mogli sobie rzeczywiście na spokojnie zwiedzać poszczególne atrakcje. Natomiast ta druga część... Czy jest drogo? No to już jest kwestia przedsiębiorców, tak? I podejścia do, czy też może zweryfikowania pewnych, być może właśnie zweryfikowania podejścia do cen. Być może to jest ten moment, że coś się da zrobić z tą ceną. No wiele regionów tutaj próbuje przyciągać zniżkami, tak? Ale my tutaj nie narzucamy jakby ilości procentowej, natomiast to, co będziemy sugerowali, żeby każdy, chociażby tutaj przy okazji tej aplikacji GION, jak będziemy zapraszać naszych partnerów, bo to głównie będzie w oparciu o partnerów lokalnej organizacji turystycznej, to będziemy chcieli, żeby to przedsiębiorcy sami zadecydowali, jaka to będzie, jaki to będzie upór, żeby zachęcić kogoś, żeby miał pretekst do zbierania na przykład tej waluty turystycznej, tak? Więc no myślę, że kwestia ceny to tak jak przemyślenia już dla przedsiębiorców. Myślę, że no ten najbliższy czas będzie też dla nas takim czasem, który to pokaże. A jeszcze dodam, że w ostatnim, jak Polska Organizacja Turystyczna rozpocznie kampanię, będzie kampania też wizerunkowa, gdzie będą weekendy w poszczególnych województwach promowane w telewizji śniadaniowej i Świętokrzyskie jest akurat w połączeniu z województwem lubelskim. Będziemy to mieć 25-26 maja. Mamy nadzieję, że skoro będzie Świętokrzyskie, to Sandomierz też znajdzie swoje, nie powiem 5 minut, bo będą 3 wejścia po 3 minuty, więc cały program będzie 3-minutowy, 9-minutowy ze Świętokrzyskiego, ale mamy nadzieję, że uda się pokazać też ciekawe, atrakcyjne miejsca u nas. Myślę, że Sandomierz już jest znany wśród szerokiego grona turystów, ale ten filmik na pewno pomoże jeszcze bardziej go rozpromować. Dziękuję pani Kasiu za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję również państwu za dzisiejszą uwagę, a na następny program Kropka Studio zapraszam już w najbliższy piątek. Do zobaczenia.